A teraz odpowiemy na pytanie, czy taka przyjaźń się nie zdarza. Im się zdarzyła i trwa już od ponad 10 lat, ale to zaraz się dowiemy u źródła. Magdalena Lamparska i Mateusz Damiński są z nami. Dzień dobry, przyjaciele. Cześć. Z wyboru. Tak. Słuchajcie, to obalmy ten mit, bo jest taki mit, że przyjaźń damsko-męska, ona nie ma szans się udać. Udaje się? Od jak długo? Od jak dawna? Absolutnie, że się udaje. Od ponad 10 lat. Z Mateuszem poznaliśmy się wcześniej, ale dopiero takie spotkanie filmowe na festiwalu sprawiło, że mogliśmy poznać się lepiej. I pamiętam ten moment, kiedy wracaliśmy samolotem do Polski i ja się tak śmiałam, że się popłakałam ze śmiechu. I wiedziałam, że ta energia, która się wytworzyła, nie może pójść na marne. I potem dostaliśmy propozycję zagrania w Teatrze Polonia w Fundacji Pani Krystyny Jandy spektaklu Klaps 50 Twarzy Greya. Ale czy zabiegaliście właśnie o to, żeby to była wspólna współpraca? Czy to nie, się to się wydarzyło po prostu. Trochę tak... Wersje się nie zgadzają. To ty się pierwsza spotkałaś z reżyserem i... To prawda, ja byłam pierwszą propozycją w obsadzie i potem szukaliśmy głównego bohatera również. No i myślę, że Magda wymieniła co najmniej jedno nazwisko. I to ale wydaje mi się, że po prostu nikogo nie ma takiego na rynku, który ma tak dużo predyspozycji do tej roli po prostu. Ale w każdym bądź razie tam się poznaliśmy i od 10 lat gramy już spektakl razem. Co jest, no nie tyle, pamiętam, że kiedyś na zdjęciach próbnych ktoś mnie zapytał, bo też spotkaliśmy się na zdjęciach próbnych do jakiegoś innego filmu i reżyser obsady zapytał mnie, a wy się tak dobrze znacie? I ja taka szczęśliwa odpowiedziałam, tak, tak. Widać. Ale ja stałem na drabinie i nie dostałem tego filmu. Tak, pamiętasz? Tak. Za dobrze się znaliśmy. Nie gramy wszędzie razem. No już teraz razem. Wystąpiliście u nas, więc już nie gramy ma co ukrywać. Wszędzie razem, ale trudno jest nam grać już to, że się nie znamy. To teraz początków tej przyjaźni wersja Mateusza. Bardzo proszę. Nie, ona całkowicie się pokrywa. Byliśmy pod kołem podbiegunowym na północy w okręgu Murmańskim w Mączegorsku. No, jakby warunki nie były sprzyjające, więc trzeba było być bliżej siebie i trzymać wspólny front, dlatego że czyhało tam na nas wiele niespodzianek. I rzeczywiście pamiętam ten powrót do Warszawy samolotem i Magda się rzeczywiście chichrała bardzo. Chyba nie piliśmy żadnego alkoholu w samolocie, po prostu było nam bardzo zabawnie, ale ja niczego od niej nie chciałem, naprawdę. Ta przyjaźń między mężczyzną a kobietą potrafi istnieć. My gramy ze sobą z Magdą od 10 lat w jednym spektaklu, w drugim spektaklu gramy od lat 4. Przeplatamy się non-stop na castingach i za każdym razem, kiedy widzimy się na przykład na castingu, to po prostu cieszymy się, że możemy się przy sobie czuć swobodnie i rzeczywiście dać z siebie wszystko, nie ma takich barier. Nie znam cię, nie wiem, kim jestem, nie wiem, jak zareagujesz. Wiemy w zasadzie o sobie bardzo dużo. Ja się tak zastanawiałam o jakby fenomenie właśnie jakby trwania... Waszej znajomości. Tak, trwania w tym i takiej w ogóle życzliwości wobec siebie. I zawód aktora polega też przede wszystkim na otwieraniu się i pokazywaniu swojej kruchości. I to, wydaje mi się, to, co udało nam się stworzyć w Teatrze Polonia, w naszym spektaklu, ale też również prywatnie, to ogromne bezpieczeństwo i ta życzliwość wobec siebie, która nie tylko jest na scenie, ale również przenosi się na widownię. I to, że za każdym razem, kiedy stajemy na scenie i to się wydarza tu i teraz, bo taki jest teatr, to ja mam ogromną przyjemność z bycia na scenie z Mateuszem. Czuję się tam niezwykle bezpiecznie i przyjemnie po prostu. Magda, czy my dobrze policzyliśmy z Paulą, że wy, ten wasz związek przyjacielski trwa dłużej niż wasze związki małżeńskie? Nie. Magdy. Małżeńskie tak. No. Małżeńskie tak, ale mój związek również małżeński też. No właśnie. Ja jestem z Pauliną 12. Z moją. Znaliśmy się wcześniej, ale spektakl, bo też trzeba powiedzieć, że Paulina, Mateusza, wspaniała małżonka, robiła choreografię do naszego spektaklu. Paulinka i też to było, nigdy nie zapomnę tej... O, może to jest dobry przykład. I też lubi Magdalenę, prawda? Słuchajcie, to jest świetny przykład. Ja kocham Paulinę bardziej niż Mateusza. Paulina prowadziła jedną z ostatnich prób tuż przed próbami generalnymi. Nie wiem, czy nie była to nawet próba ostatnia, jedna z ostatnich generalnych. Jeszcze bez publiczności. Johna nie było, reżysera Johna Weisgerbera, którego też pozdrawiamy. Pozdrawiamy, ponieważ bez niego ta idea w ogóle do naszego kraju by nie przyszła. Zresztą chodził po kilku teatrach i wszędzie mu odrzucali jako parszywy tekst, nie wgłębiając się nawet w strukturę tego tekstu. Opowiadaj historię. Historia polegała na tym, że moja żona prowadzi tę ostatnią próbę i mówi, dobra, ostatnia scena. Już, no zróbcie to. No. Ja w tej ostatniej scenie... Czyli wytłumacz co? Pocałunek. Pocałunek.
I Paula siedzi i mówi tak, no tak, będziesz, a ja tak podszedłem do Anglii, o nie, 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 tu jest co innego napisane, jakoś może mocniej, bardziej zaangażowany sposób. Mówię, Paula, proszę cię, ona mówi, jeszcze raz, no słuchajcie, no jesteśmy na, już końcówka. Pocałowałem Magdę jeszcze raz, Paula, nie, no jak tak będziesz całował, to nikt na drugi spektakl nie przyjdzie. Możesz ją pocałować normalnie i będziemy mieli to z głowy. Jejcie. Dała na to glej. Byłeś to na oczach przyszłej żony. Wyprostowani. Dobrze, pani dobra. Poszło, Paula, więc... dobra, już. Już. Czyli dostaliście jej błogosławieństwo. Dostaliśmy jej błogosławieństwo. No, pozdrawiamy Paulinę, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie, tak. Ale słuchajcie. Ale taka jest prawda, znamy się dłużej niż... I też wiele się wydarzyło masz po drodze, rację, bo... I wiecie, i też urodziły się nasze dzieci, wzięliśmy... Chcecie usiąść razem? Wzięliśmy śluby, no dużo się wydarzyło. Z nami gra w przedstawieniu 50 twarzy grę jeszcze Marta Walesiak. Marta urodziła syna podczas 10 lat grania naszego spektaklu. Magda urodziła syna i córka, a ja mam dwóch synów. No nie urodziłem ich, co prawda. Ale pięcioro dzieci urodziło się podczas 10 lat trwania naszego spektaklu. No to w takim razie o czym aktorzy rozmawiają w takim prywatnym czasie? Czy rozmawiają... Przyjaciele. Przyjaciele. No tak mówię, przyjaciele aktorzy. Ale czy rozmawia się o pracy, czy jednak o dzieciach? I wiecie, tak, wyjmujecie telefon i pokazujecie zdjęcia. To zawsze jest potem prezentacja fotografii dziecięcej, kto co robi, jakie ma nowe pasje, gdzie byliśmy, jak dzieci rosną i tak potem stwierdzamy, że my ciągle piękni i młodzi, tylko czas widać po dzieciach. I są takie momenty, że nie chcemy tego słuchać i oglądać, więc wtedy zakładamy słuchawki i mówimy, czuję się taki przeziębiony, to ja się położę na ten. Później jedziesz 7 godzin busem, udając, że ci się nie chce gadać, ale zwykle się tak, ale też jak wracamy już i już jest zmęczenie, jest ciemno, to pojawiają się różne rozmowy, też takie egzystencjonalne, zmęczeniowe, wymienianie swoich spostrzeżeń na temat macierzyństwa i tacierzyństwa i takie po prostu ludzkie wsparcie. I to jest chyba najlepsza nagroda w ogóle w tym zawodzie, czyli takie spotkanie. Bywa kiedy śmiesznie, możesz spotkać bywa wzruszająco. Wspaniałego człowieka. Jedziemy i tak naprawdę dzielimy się ze sobą tym, co spotyka nas każdego dnia, bo to, jak to się niektórym ludziom wydaje, jak jest, zupełnie odbiega od rzeczywistości, bo my oprócz tego, że staramy się być profesjonalni i zagrać te dwa spektakle na wyjeździe i z uśmiechem wrócić do domu po to, żeby wstać rano o 6 i nie tylko zająć się dziećmi, ale jeszcze pójść od rana do kolejnej swojej pracy, to jest jedna część. A druga część jest taka, że no, mamy też swoje emocje i no, z kim mielibyśmy o tym rozmawiać, jak nie z ludźmi z branży, do których czujemy sympatię i przede wszystkim czujemy się bezpiecznie z takimi zaufaniem. Osobami. Cudownie, słuchajcie, tak. Cudownie, właśnie, się na was patrzy, tak, prawda? Cudownie, nie, to brzmi, wiecie, bo wydaje mi się, że w zawodzie, który jest pełen konkurencji, w zawodzie, który jest pełen nie zawsze dobrych emocji. No i ego tak wywalonego jest w kosmos. Tak. Też, wiecie, no jednak... często tak się zdarza, ale wy jesteście normalni w tym no wszystkim, tak, ale naprawdę. My rzadko też, pan pamiętaj, startujemy w castingu do tej samej roli, więc... No właśnie, ale nawet ale o to słuchajcie, chodzi. Mi się wydaje, że to, co powiedziałeś, to jest posiadanie ego, ale w dobrym miejscu, tak. Bo ego jest czymś dobrym, tak. Tylko jak masz je postawione gdzie indziej niż powinno być, to wtedy może być problematyczne. A mi się wydaje, że tutaj jest ono w dobrym miejscu, ale też przede wszystkim ja bardzo się cieszę na wszystkie sukcesy Mateusza, ale też innych kolegów, bo to, co też Mateusz powiedział, że czasami tego nie widać, my wpadamy w różne jakieś wyobrażenia na nasz temat, jakieś szufladki i jak Mateuszowi udaje się na przykład coś zmienić albo zagrać coś innego, to po pierwsze jestem zawsze na premierze, bo bardzo go niezwykle cenię jako aktora, ale też przede wszystkim uwielbiam jego rodzinę, jego teściów, jego rodzinę, więc jakby no wspieramy się w też takich momentach, kiedy to wsparcie jest potrzebne. Mam to samo, lubię jak widzę, że Magda potrafi być inna, to znaczy, że świetnie wykonuje swój zawód i doceniam ją za każdą jej rolę. Myślę, że mogę wam podpowiedzieć, powinniście zrobić bardziej program o tym, czy w naszym zawodzie akurat, w tym showbiznesie jest możliwa przyjaźń męsko-męska na przykład, albo damsko-damska, bo myślę, że właśnie taka damsko-męska akurat już w tym przypadku, jest łatwiejsza. Biorąc pod uwagę, że możemy ominąć ten dość mocny element, jakim jest ważny, jakim jest konkurencja,
Myślę, że to by było ciekawe. Ale przyjaźń jest pojęciem... Zainspirowałeś nas w takim razie do kolejnego spotkania. Jeżeli znajdziesz takiego kolegę, to zapraszamy. Ale pokazujecie, że przyjaźń jest pojęciem uniwersalnym. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję. To była ogromna przyjemność. I zapraszamy was do Teatru Polonia, do Teatru Och Teatru. Kolejne 10 na lat. Na ten pocałunek. Wyobraźcie sobie, zweryfikujemy. Wyobraźcie sobie Nataszę za 10 lat i Greja za 10 lat, którzy nadal będą udawali, ona, że jest dziewicą, a on, że jest Batmanem. 3-letnim Batmanem. Ale w naszym spektaklu Netopirek? Netopirek. Netopirek. Tak. Jest to pastisz, więc zapraszamy. Szanowni państwo, bardzo wam dziękujemy.